dzisiaj, kontynuując wątek kinetyki reakcji chemicznych, chcę Państwu opowiedzieć o pewnej rzeczy na pierwszy rzut oka zupełnie tajemniczej, często niejasnej, o sprawach, dla których nie znamy do dzisiaj jednolitej teorii, która by tłumaczyła te wszystkie zjawiska, o których dzisiaj będę mówił. Poproszę popatrzeć na tę planszę. Ja tutaj wziąłem zupełnie prosty przykład, oto alkohol etylowy, którego pary będę przepuszczał nad różnymi związkami chemicznymi. Podałem tutaj szereg preparatów, to te zapisane barwą niebieską. Oto w pierwszym wypadku pary alkoholu etylowego w temperaturze, jak widać, 670 kelwinów przepuszczam nad mieszaniną tlenków cynku i chromu na trzecim stopniu utlenienia. Przebiega reakcja. Jej jedynym produktem jest butadien, to właśnie ten związek zapisany tutaj. Butadien, który jest wykorzystywany w przemyśle na przykład do produkcji kauczuków syntetycznych, stąd ta reakcja ma bardzo istotne znaczenie. Ale oto w drugim wypadku, proszę popatrzeć, ja alkohol etylowy będę przepuszczał nad tlenkiem glinu. Oto mają Państwo podaną temperaturę, 620 kelwinów, więc zupełnie zbliżona do tej, o której mówiłem w pierwszym wypadku. I teraz, o dziwo na pierwszy rzut oka, produktem przemiany alkoholu etylowego jest eter dietylowy i woda. Nie dziwne? No to patrzmy jeszcze niżej. Oto w następnym wierszu podałem Państwu produkty przemiany par alkoholu etylowego przepuszczanego w temperaturze 500 kelwinów nad miedzią. To mogą być wióry miedziane, jakieś strużyny, może być powiedzmy blacha miedziana. Zauważcie Państwo, że teraz w tym wypadku powstaje aldehyd octowy i wodór. Znowu zmieniły się produkty reakcji. I wreszcie ten ostatni wiersz mojej tabeli. Substancją, nad którą przepuszczam parę alkoholu etylowego, jest nadal miedź. Z tym, że ja napisałem tutaj, powiedzmy, w subskrypcie aktywna czy aktywowana, zaraz wyjaśnię to słowo. Zwróćcie uwagę, teraz produktem przemiany jest kwas octowy, tlenek węgla, wodór. A ta miedź aktywna czy aktywowana, jak Państwo wolą, to miedź o silnie rozwiniętej powierzchni. Wyobraźcie sobie bowiem, że jakiś materiał porowaty, powiedzmy pumeks, czy materiał ceramiczny, zanurzyłem do roztworu siarczanu miedzi, potem przeniosłem to do roztworu wodorotlenku sodu, powstał z tego wodorotlenek miedzi, który na tym materiale porowatym osadził się, wyprażyłem to wszystko, powstał tlenek, natlenek zredukowałem wodorem i to jest właśnie ta aktywna miedź o silnie rozwiniętej powierzchni. Porównajcie proszę te dwa ostatnie wiersze mojej tabeli. Przecież i w jednym i drugim przypadku opary czy pary alkoholu etylowego przepuszczam nad miedzią. Tylko w pierwszym wypadku, jak powiedziałem, to była blacha miedziana czy jakieś wióry miedziane. W drugim z kolei miedź o silnie rozwiniętej powierzchni, silnie rozwiniętej dzięki tym zabiegom, które zastosowałem, o których Wam opowiedziałem. Kochani, czy Was to nie dziwi? Przecież konia z rzędem temu, kto z Was mi powie, jak te substancje zapisane barwą niebieską reagują z alkoholem etylowym, żeby właśnie powstały te różne produkty. Działanie owych substancji, a więc tlenków, tlenku cynku, chromu, tlenku glinu, wreszcie miedzi w tych dwóch różnych, powiedzmy, sposobach jej przygotowania, widać, że te substancje działają niezwykle specyficznie. One prowadzą do zajścia różnych reakcji, których produkty są zupełnie odmienne w każdym z tych wypadków, o których Wam tutaj opowiadam. Te tajemnicze na pozór substancje to katalizatory. To one działają tak specyficznie. Państwo wiedzą, że katalizatory to substancje, które przyspieszają przebieg reakcji chemicznych. W wielu podręcznikach, co mnie włosy na głowie jeży, czytam, że katalizator nie bierze udziału w reakcji chemicznej, lecz tylko ją przyspiesza. Trudno o większy stek bzdur.
każdy katalizator. Każdy katalizator uczestniczy w reakcji chemicznej, albo jak Państwo wolą, bierze w niej udział. Kwestia tylko w tym, że on w reakcji się nie zużywa, a pod tymi słowami rozumiem tylko tyle, że stan katalizatora przed procesem i po jego zajściu jest dokładnie taki sam. Ale na Boga, powtarzam, na Boga, to wcale nie znaczy, że katalizator udział w reakcji nie bierze. A więc z tego prosty wniosek. Katalizator, przyspieszając reakcję chemiczną, musi brać w niej udział. Tak, musi, bierze, nie zawsze wiemy na jakiej zasadzie. I stąd tutaj wybrałem takie katalizatory, dla których nie ma jasnej odpowiedzi, przynajmniej na pierwszy rzut oka, odnośnie tego, w jaki sposób one w tych reakcjach uczestniczą. Ale powtórzę raz jeszcze. Zwróćcie uwagę, jak specyficznie działa każdy z nich. Otóż, mili Państwo, kataliza to temat szczególnie wdzięczny do omawiania, bo interesujący, powiedziałbym nawet fascynujący, ale jednocześnie bardzo trudny do omawiania z tego względu, że jak wspomniałem, do dzisiaj nie mamy jednolitej czy jednoznacznej teorii wyjaśniającej działanie wszystkich możliwych katalizatorów. Nie jesteśmy zatem przynajmniej w większości wypadków powiedzieć, który katalizator będzie przyspieszał jaką określoną reakcję. Do dzisiaj jeszcze dobór katalizatora, czy raczej jego wybór do określonej reakcji, graniczy niemal ze sztuką, choć pewna wiedza w tym zakresie już istnieje. Drodzy Państwo, z punktu widzenia czysto użytkowego będę mówił o zjawiskach katalitycznych, dzieląc je na dwie kategorie. Katalizy jednofazowej i katalizy wielofazowej, czyli heterogennej. Co właściwie znaczą te słowa? Proszę Państwa, o katalizie homogennej, jednofazowej mówię wtedy, gdy reagenty i katalizator występują w tym samym stanie skupienia, w tej samej fazie, mówiąc inaczej. I podałem Państwu przykład reakcji tutaj. Oto proszę popatrzeć. Rozkład nadtlenku wodoru. Reakcja ta jest przyspieszana przez bardzo wiele substancji. Tutaj wybrałem brom, no bo brom jest pierwiastkiem ciekłym. Natlenek wodoru występuje w fazie ciekłej, stąd kataliza jednofazowa. Ale jednocześnie wybrałem dlatego, żeby Wam pokazać, na czym w tym wypadku polega przebieg reakcji katalitycznej. Oto proszę Państwa, ten proces rozkładu natlenku wodoru przebiega w dwóch stadiach. Popatrzcie, oto w stadium pierwszym powstaje bromowodór, przy udziale bromu oczywiście, a bromowodór reaguje dalej w stadium drugim z natlenkiem wodoru, odtwarzając brom, odtwarzając katalizator. Kto teraz mi powie, że katalizator nie uczestniczy w reakcji chemicznej? On uczestniczy, tylko w pierwszym stadium zostaje zużywany, w drugim się z kolei odtwarza. Proszę Państwa, drugim jakże ciekawym, jakże ładnym przykładem katalizy homogennej jest, powiedzmy sobie, utlenianie anionu winianowego nad tlenkiem wodoru. Ale już, żeby sprawy nie komplikować, bo tu już nie dwa etapy, a większa liczba wchodzi w grę, podałem Państwu równanie sumaryczne. Katalizatorem są w tym wypadku jony kobaltu. Reakcja przebiega w roztworze. Jony kobaltu są także w roztworze. Stąd przykład katalizy homogennej. Przy czym uważajcie, proszę, co się będzie działo. Oto proszę patrzeć. Widzą Państwo? Po pierwsze, zmieniła się barwa roztworu. Roztwór przybrał barwę, czy ja wiem, zieloną, oliwkową. Trudno ją właściwie zdefiniować.
Pochodzi ona od jonów kobaltu na trzecim stopniu tlenienia, które powstały w wyniku utlenienia kobaltu 2 nad tlenkiem wodoru, ale jonów kobaltu na trzecim stopniu utlenienia związanych z jonami szczawianowymi w odpowiednie połączenia kompleksowe. Proszę popatrzeć, tam już proces zaczyna się. Widzicie, jak on biegnie gwałtownie? To wydzielanie tlenu, dwutlenku węgla, powiedzmy sobie, w wyniku tej reakcji, której przebieg Państwu zapisałem. Widzicie, co się stało? To właśnie to. Oto znowu odtworzyły się jony kobaltu na drugim stopniu utlenienia. Ten właściwy katalizator, który został wprowadzony do środowiska, w którym przebiega reakcja chemiczna. I powtarzam, niech mi ktoś powie, że katalizator nie bierze udziału w reakcji chemicznej. Obedrę ze skóry. Innych rzeczy nie będę obiecywał. Po prostu dlatego, że chcę zachować poprawność językową. Proszę Państwa, z kolei kolejną grupę zjawisk stanowią te procesy, które zaliczam do katalizy wielofazowej czy heterogennej. Każdy z Was domyślał się zapewne, o co tutaj chodzi. Oto katalizator występuje w innym stanie skupienia, aniżeli reagujące substancje. Podałem Wam przykład bardzo ważnej z punktu widzenia przemysłowego reakcji chemicznej, mianowicie otrzymywania trójtlenku siarki z SO2 i tlenu. O ile Państwo popatrzą na tę reakcję, no to widać z tego choćby z samego zapisu, że, kochani, w tym wypadku tego procesu entropia maleje, a na gruncie drugiej zasady termodynamiki wiecie już, że taki proces z dostatecznie dużą szybkością przebiegać nie może. Proces niesłychanie ważny, bo trójtlenek siarki jest bezwodnikiem kwasu siarkowego, a więc ta reakcja stanowi podstawowy proces związany z otrzymywaniem kwasu siarkowego w przemyśle. Do tego celu, aby tę reakcję utlenienia SO2 do SO3 przyspieszyć, stosujemy odpowiednie katalizatory. Powiedziałem odpowiednie, bo tych katalizatorów znamy cały szereg. Na przykład dobrym katalizatorem jest metaliczna platyna, ale ja tutaj wybrałem inny, pięciotlenek wanadu, ten, który jest zapisany tutaj nad strzałką. I znowu, barwą niebieską zapisałem Wam reakcje, które przebiegają z udziałem katalizatora. Oto SO2 tak naprawdę utlenia się pięciotlenkiem wanadu do SO3. Pięciotlenek wanadu przechodzi w czterotlenek. Ten z kolei przyłącza tlen z powietrza, odtwarzając W2O5. Proszę Was, oto przykład katalizy wielofazowej, oto widoczny przykład działania katalizatora z substratem i potem odtwarzania się owego katalizatora w reakcji następczej w stosunku do tej pierwotnej. Zobaczą Państwo inny przykład katalizy homogennej. Ja, szykując ten wykład dla Państwa, jako katalizator wybrałem MnO2, dwutlenek manganu. Ten występuje w fazie stałej, stąd kataliza heterogenna. Ja tylko proszę o daleko posuniętą ostrożność. Niech Pani się intensywnie nie pochyla nad tym cylindrem, bo zobaczą Państwo, co się stanie po wsypaniu dwutlenku manganu. No proszę, oto przykład reakcji katalitycznej. Widzą Państwo, jak ów katalizator przyspiesza przebieg procesu, który Wam sygnalizuję. Nie, kochani, jeszcze ciekawsze rzeczy są na tym świecie, więc to jeszcze nie jest największy efekt, który możecie tu zobaczyć, aczkolwiek przyznaję, zjawisko zupełnie spektakularne, więc warto je sobie niejako przyswoić, zapamiętać. Ale nie byłbym sobą, gdybym w tym wykładzie znowu nie nawiązał trochę do tego, co się dzieje w organizmach żywych,
A tutaj, dobry Boże, żyjemy w dużej mierze dzięki reakcjom katalitycznym, powiadam enzymatycznym, bowiem enzymy to właśnie te katalizatory, które regulują wiele przemian zachodzących w naszym organizmie. Wiele. Ja tutaj wybrałem jeden z nich. Mianowicie chodzi mi o urazę. Uraza to powiedzmy substancja o masie molowej rzędu 400 tysięcy. Znowu nie taka najbardziej skomplikowana. Wzoru oczywiście nie będę wam pisał, nawet bym tego nie potrafił zrobić bez odpowiedniej ściągaczki. Ale uraza katalizuje rozkład mocznika. Mocznik to ta substancja tutaj, dwuamid kwasu węglowego. Uraza rozkłada mocznik do jonów amonowych, jonów wodorowęglanowych i wody, a więc substancji zupełnie obojętnych dla naszego organizmu. Przy czym, moi mili państwo, ów proces ten bez urazy przebiega bardzo powoli. Czas połówkowy tej reakcji jest rzędu 10 do 9 sekund bez udziału urazy. 10 do 9 sekund, moi mili, to jest, czy ja wiem, około 30 lat, może 30 kilka, tak szybko liczę. Więc gdybym tę reakcję badał na przykład, powiedzmy, w jakimś naczyniu, w zlewce czy coś takiego, to stężenie mocznika spadłoby do połowy właśnie po tych 30 czy może 30 kilku latach. A w obecności urazy, popatrzcie, ten czas połówkowy wynosi zaledwie 10 do minus czwartej sekundy, jedną dziesięciotysięczną sekundy. A więc ureaza przyspiesza przebieg tej reakcji, jak państwo widzą, o 13 rzędów wielkości. Tak się dzieje z innymi reakcjami organicznymi przebiegającymi w organizmach żywych. Przy czym te skomplikowane strukturalnie enzymy, o których nawet kiedyś sobie tutaj opowiemy we właściwym czasie, te skomplikowane cząsteczki także biorą udział w reakcjach katalitycznych. Ich udział jest opisany za pomocą mechanizmu Michaelisa i Menten. Menten, nie Mentena. Menten była kobietą, wbrew temu, co sugeruje wiele podręczników. Otóż mechanizm Michaelisa i Menten przewiduje, że oto enzym, który tutaj zaznaczyłem literką E, wiąże się z substratem. Zaznaczyłem go symbolem S. W procesie równowagowym powstaje produkt przejściowy, właśnie ten ES, który w reakcji następczej rozkłada się, odtwarzając enzym, wytwarzając interesujący mnie produkt. Tak działają wszystkie znane enzymy. Także mechanizm Michaelisa i Menten jest mechanizmem zupełnie ogólnym dla reakcji enzymatycznych. Wydaje się, że nie tylko dla reakcji enzymatycznych, ale właśnie dla takich został on wprowadzony i zyskał sobie prawo obywatelstwa w nauce.